Półgrosz Aleksandra Jagiellończyka, pozycja numer 166 z aukcji 12. Niesłychanie atrakcyjny egzemplarz, unikatowa pozycja z błędem w imieniu królewskim i to bez pierwszej litery A. Proszę Państwa, niezaprzeczalnie błąd popełniony przez rzędownika stempla. Nie ma tutaj mowy o żadnym podwójnym biciu czy tego typu usterce, tym bardziej iż znany i publikowany u nas na Facebooku jest inny egzemplarz, pół grosza, który powstał dokładnie z tego samego stempla, czyli też bez litery A w imieniu królewskim, bez pierwszej litery A. Proszę Państwa, to był naprawdę w tamtym okresie niesłychanie istotny błąd, błąd, który być może mógł mocno kosztować rytownika, który go popełnił. Egzemplarz nie dość, że unikatowej odmiany, to jeszcze w znakomitym stanie zachowania, z połyskiem meniczym i w pięknej patynie starego zbioru. Zdecydowanie polecamy.